Dobry, dobry wieczór, 20:15. My jak zawsze już z wami i gotowi. O, i coś mi poszło w transmisji, nie tak? Spróbujemy puścić jeszcze raz. Witamy pierwsze osoby na meetingu. Ja właśnie próbuję nas przepuścić także na Facebooka. Czasami technologia bywa kapryśna, ale sądzę, że to zaraz się uda. Dzisiaj z nami Ania Romańska, którą być może pamiętacie, bo za nią się widzieliśmy dawno, dawno temu, czyli w maju tego roku. Aczkolwiek to chyba czas wszystkim tak naprawdę dość szybko leci. I no, tak naprawdę te dni się zlewają. Tak? Ja zapytam, zanim przejdziemy do naszego tematu, czy wchodzicie na konsultacje? Napiszcie, bo ja jestem osobiście ciekawy. I czy przychodzą do was dzieciaki na te konsultacje? Bo ja, słuchajcie, przyznam się, że miałem dwie osoby. O, jedna osoba. Jedna osoba. Ania, ty byłaś na konsultacjach? Ja konsultacji nie mam. Nie masz. Jestem na świetlicy. Jesteś na świetlicy. O, dobra. Udało mi się przerzucić transmisję, więc ruszamy także na Facebooku, gdzie będziecie mogli nas... A na świetlicę ktoś przychodzi? Na świetlicę, tak, mam 14 rodzin. No to... Ale tu Litka pisze, że 26 osób już było. O, Litka, to ty chyba albo dużo tych ocen przełomowych wystawiłaś, tak? Że tyle osób same było. Poprawy. Albo tak, same poprawy. Albo po prostu stęskni się za tobą. Pewnie to drugie, tak naprawdę. Litka uczy na żywo. No i też świetnie. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj będziemy pokazywali wam magiczne mapy, tak jak to jest w tytule naszego webinaru, a dokładnie Ania będzie wam pokazywała. Natomiast ja osobiście z tych map jako anglista również korzystam i powiem wam, że te mapy są o tyle fajne, że sprawdzają się zarówno jak mamy monitor interaktywny, takiego whiteboarda w klasie, gdzie możemy wyświetlać, ale również przy edukacji zdalnej. I ja pamiętam takiego Meridiana, który dawno, dawno w mojej szkole średniej tak naprawdę wisiał. Później tak samo u mnie teraz w tej szkole to wisi taki Meridian. I te mapy takie z tą wskazówką. Nie wiem, czy Ania, ty masz taką wskazówkę. Mam. Ja nie palcem będę machał, bo to palcem się nie pokazuje, tylko tą wskazóweczką się pokazywało, tak? Naprawdę na tej mapie. I pamiętam do dzisiaj, koleżanka się tam pomyliła, nie będę mówił, co pokazywała, bo to jest nie ładnie tak obgadywać, ale z tą wskazóweczką. Teraz wskazóweczkę drewnianą zastępujemy na myszkę, czy kursor, tak? Myszkowy. No i z tym kursorem dzisiaj tak Ania wam będzie tutaj latać, pokazywać tak te mapy. Tak, mogę, więc Ania. To, tak, a, drewniany może... taki, co prawda, ołówek, ale może być. Też można. Dobra, ja już znikam, jestem z wami. Oczywiście będzie nagranie, będzie certyfikat i... Będę starał się też podrzucać do wam linki tu zarówno na meetingu na czacie oraz na Facebooku, tam gdzie jest transmisja live, czyli na profilu Mentor Systemy Audiowizualne. Ja znikam, Ania, oddaję głos. Dziękuję ci bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Słyszę podwójnie cały czas, więc mam nadzieję, że wszystko zaraz się ułoży. Tak jak mówił Sylwek, dzisiaj mapę Meridian. I zaczniemy może od tego, jak się w ogóle zalogować. Ja przepraszam, przełączę się na inne tu słuchawki. Coś mi... Halo, halo, zaraz tutaj, okej. Dobra, to jeszcze mikrofon sobie zmieni na ten słuchawkowy. Powinien być dobrze, zaraz. O, tak, już, słychać. Tak, już słychać. Dobra. Tak, mi będzie o wiele łatwiej, bo nie słyszę po głosu. Okej. Zacznijmy od tego, że w ogóle mapy Meridiana mamy dostępne w wersji online'owej. Tak jak tutaj mówiliśmy, zamiast wskaźnika będziemy mieli myszkę kursor. Dobra. Najlepiej sobie mapy Meridiana odpalić w przeglądarce Chrome, ewentualnie w Operze, dlatego że mamy tam dodatkową możliwość, o której oczywiście za moment powiem.
Zacznijmy od strony. Wchodzimy sobie na stronę platforma meridianprime.online. Tak? Platforma meridianprime.online. I po wejściu na stronę otrzymujemy komunikat, czy wybieramy się do szkoły podstawowej, czy szkoły ponadpodstawowej. Ja w tej chwili jestem już zalogowana do map, natomiast to jest też ten moment, kiedy albo zakładamy sobie, rejestrujemy sobie konto, albo się logujemy. Po wejściu, ja dzisiaj sobie popracuję z mapami szkoły podstawowej, po wejściu mamy widok przykładowych map. Tak jak można zauważyć, mapy Meridian to nie tylko geografia. Tak? Mamy geografię, historię, biologię, wiedzę o społeczeństwie i to, co Sylwek mówił, język angielski również, czy język hiszpański. Natomiast my dzisiaj będziemy się zajmować stricte geografią. Jak można wybierać mapy? Po pierwsze mamy taki suwaczek, którym możemy sobie przeklikiwać poszczególne mapy i poszukać tej, która nas akurat interesuje. Ale łatwiej, jak już wiemy, że zajmujemy się geografią, możemy sobie kliknąć w przedmiot i po wejściu w przedmiot mamy mapy podzielone na kontynenty, Polskę i świat. Tych map online'owych dostępnych już jak widzicie jest całkiem sporo. Zaczniemy może od jakiejś mapy związanej z kontynentem. A to przy okazji pokażę jeszcze jedną opcję, bo możemy wyszukiwać mapy za pomocą tagów. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was materiały związane z Azją, więc ja sobie tu wypiszę Azja. Pojawiają się trzy dostępne mapy. Zacznijmy od mapy krajobrazowej. Zaraz zobaczę, czy ona mi się tu w miarę szybko załaduje. Tak. O, pięknie. Dobra. Tak wygląda mapa. Po zalogowaniu, po wejściu w mapę jest ona dosyć zabudowana, tak bym to powiedziała. Tak? Zobaczmy, co tutaj w ogóle się znajduje. Górny pasek to jest taka ścieżka dostępu, informacja o tym, gdzie w danym momencie jesteśmy, na której mapie. Czyli przypomnienie, że jesteśmy w mapach szkoły podstawowej, że jesteśmy w geografii, w mapach kontynentów i jesteśmy w tej chwili na mapie Azja, mapa krajobrazowa. Kolejne elementy na ekranie, które możemy przesuwać sobie w dowolny sposób, tak żeby nasza mapa była bardziej czytelna, to są warstwy. Cała jakby siła map Meridiana polega na tym, że pracujemy właśnie na warstwach, które możemy sobie odpowiednio włączać i wyłączać. I dzięki temu możemy ustawić mapę w taki sposób, jaki będzie dla nas najbardziej przydatny, czytelny. To, w którym miejscu mapy się znajdujemy, pokaże nam minimapka, którą tutaj widzicie. Jeżeli ja teraz przybliżę sobie nieco mapę, to od razu na tej minimapie pokazuje mi się obszar, jaki mapa obejmuje. Również mogę się przemieszczać po mapie za pomocą minimapy. Tak? Jak widzicie, całkiem ładnie, płynnie to wszystko nam chodzi. I jak każda mapa, ta również posiada swoją legendę, gdzie opisane są znaki kartograficzne wyświetlanych warstw w danej chwili. Każda mapa posiada też skalę. Skalę znajdziecie tutaj na dole po lewej stronie. I co jest ważne, że skala automatycznie się zmienia w zależności od tego, jaki obszar pokazujemy i co się na tym obszarze znajduje. Tak? Czyli możemy też w ten sposób ładnie pokazać generalizację mapy od obszarów, od danych mapy w różnych skalach. Dobra. Poszczególne te elementy, które Wam pokazałam, możemy je włączać, wyłączać albo za pomocą tego iksika, albo tutaj na panelu bocznym.
Pierwszy z nich to są warstwy. Jeżeli ja go kliknę w tej chwili, odkliknę, tak, to mi warstwy znikną. Podobnie jeśli chodzi o legendę i minimapę. Więc nie muszę mieć ich cały czas na wierzchu, mogę do nich zajrzeć tylko w momencie, kiedy są mi potrzebne. Tak? Jeżeli potrzebuję zajrzeć do legendy, to w tym momencie sobie po prostu włączam legendę. Dobrze, poruszanie się po mapie w zasadzie mamy za sobą. Jak widzicie, za pomocą myszki i lewego przycisku tej myszki możemy sobie spokojnie mapę przesuwać, zwiększać i zmniejszać jej rozmiar, uzyskując jednocześnie więcej szczegółów. Też trzeba pamiętać o tym, że te dane muszą się troszeczkę załadować, więc czasami to troszkę trwa, ale dzisiaj nam bardzo ładnie to wszystko działa. Ja już te mapy załadowałam troszkę wcześniej, więc to przetwarzanie danych w tej chwili jest może troszkę szybsze, niż gdybym to zrobiła za pierwszym razem. Dobrze, co jeszcze znajdziemy na tej stronie z mapą, czym możemy sterować? Tutaj mamy ikonkę z ludzikiem, to nas, jeżeli ona jest na niebieskim tle, to nas informuje, że jesteśmy zalogowani, i trzy kreseczki, które pozwalają nam przejść do dodatkowych opcji, między innymi na przykład do tego, żeby wyświetlić naszą mapę na pełnym ekranie. Ja sobie włączę w tej chwili warstwy, zmniejszę troszkę widok, bo tutaj chciałam wam jeszcze pokazać coś, co wyróżnia mapy Meridiana w wersji elektronicznej, a mianowicie tak zwane punkty interaktywne. Oprócz treści na każdej mapie, tak jak tutaj mamy mapę krajobrazową, czyli pokazujące potencjalną roślinność czy ukształtowanie, no, terenu tutaj nie znajdziemy, tak? Ale potencjalną roślinność, jakieś rzeki, najważniejsze miasta, krainy geograficzne, to mamy takie dodatkowe punkciki, które już robią nam z tej mapę interaktywną. Jednym z nich są klimatogramy, które po kliknięciu możemy sobie z uczniami przeanalizować i porównywać ze sobą dane z klimatogramów z różnych miejsc. Celowo wybrałam dla was dzisiaj Azję, dlatego że to jest ogromny kontynent, więc mamy przekrój wszystkich w zasadzie krajobrazów świata. Tak, żebyście też zobaczyli, że te klimatogramy możemy wykorzystać do opisywania stref krajobrazowych świata. No to Wuhan nawet nam się trafił, proszę bardzo. Okej. Oprócz klimatogramów mamy wbudowane już w mapy zdjęcia poszczególnych miejsc, na przykład krajobraz stepu wraz z krótkim opisem, z którego mogą sobie nasi uczniowie korzystać. Rzeźba wysokogórska, piękny K2. Czy na przykład wilgotny las równikowy. Więc prowadząc lekcje, na przykład o krajobrazach świata, tak jak w podstawówce klasa piąta, tak, kiedy pokazujemy główne krajobrazy świata, od razu wskazujemy je nie tylko na mapie, nie lokalizujemy ich tylko na mapie, ale od razu możemy też pokazać, jak ten krajobraz wygląda. Okay. Mamy też tutaj takie punkty interaktywne z filmami, to są filmy z YouTube'a, wybrane specjalnie przez Meridiana do tego, żeby pokazać pewne elementy, tak? Tu na przykład Park Narodowy w Japonii. Nie wiem, czy słyszycie dźwięk, film jest po angielsku, niemniej jednak mamy opis tutaj naszego Parku Narodowego i podstawowe informacje w języku polskim, więc uczeń może skorzystać. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli chodzi o
język angielski, no to możemy sobie włączyć, ponieważ to jest YouTube, więc możemy sobie włączyć napisy i zmienić. Jeśli nie ma polskiego, to możemy zmienić tutaj na automatyczne tłumaczenie na język polski. Już będzie tu. Tak, i możemy spróbować. Tak. Czyli nawet jeżeli mamy tekst mówiony w języku angielskim czy innym obcym, możemy sobie śmiało tutaj zmienić tekst na język polski. Wiadomo, że to nie będzie jakieś idealne tłumaczenie, ale na potrzeby zrozumienia tego, o czym się mówi, wystarczająco. No dobrze, to takie podstawowe części, jeśli chodzi o samo poruszanie się po mapie, wam pokazałam. To chciałabym teraz, żebyście poznali takie dodatkowe, że tak powiem, ekstra możliwości. Ja się przełączę w tej chwili na inną mapę, na mapę ukształtowania terenu. Przygotowałam tutaj dla was punkty interaktywne samodzielnie. Czyli te, które są wbudowane w mapę, to jedno, bardzo fajne grafiki w bardzo dużej rozdzielczości, filmy doskonale dobrane do treści. Natomiast doskonałą rzeczą jest tutaj to, że można samemu tworzyć takie punkty interaktywne. I czekajcie, gdzie ja tutaj miałam taki punkt interaktywny? Jest, proszę bardzo. Jesteśmy w Indiach. Jak Indie, to oczywiście Bollywood. Więc można tutaj spróbować posłuchać sobie muzyki właśnie z filmów bollywoodzkich. Ja tylko dodam, my niestety tej muzyki nie słyszymy. No, tak sobie domyślam. Bo zawsze przy nadawaniu tak naprawdę jest tak, że ten dźwięk z komputeru, jeżeli on nie wychodzi jakby przez słuchawki komputerowe i nie wpada z powrotem do mikrofonu, to jest niesłyszalny. Natomiast są pewne rozwiązania, ale to może o tym kiedyś zrobimy po prostu webinar. To są takie wtyczki, które do komputera, tak jako ciekawostkę powiem, które udają właśnie taki wewnętrzny mikrofon i one być wtedy pozwalają tak naprawdę na transmitowanie tego, ale musicie sobie sprawdzić sami, jak już wszedłem tak trochę. No bo online, tak? Jeżeli transmitujemy online. Tak, jeżeli transmitujemy online, to są takie ograniczenia, tak? Bo no normalnie to działa. Tak, że nasz odbiorca tego nie słyszy, tak jak wy teraz, tak? Tak, dokładnie. Normalnie i wtedy działa. Możemy zastosować tą wtyczkę, o której mówi Sylwak. Ale to jakby też zachęta dla was, żebyście po webinarze ani spróbowali sami. Przystosowanie wielbłąda do życia na pustyni. Jesteśmy na pustyni Gobi. Możemy sobie zbliżyć tutaj. Wyraźnie widać, że pustynia leży na obszarze wyżynnym. Ten punkt interaktywny dodałam jako kod QR. Dlatego, że ostatnio modne bardzo jest Geniali. Tutaj niestety nie znalazłam możliwości, żeby dodawać aktywne linki, tak? Czyli żeby sobie wstawić link do strony zewnętrznej, żeby można było w niego kliknąć i przejść. Więc wymyśliłam, że jako grafikę wstawimy kod QR i w tym momencie każda osoba, która ma smartfon czy tablet, może zeskanować sobie kod i wykonać czy ćwiczenie interaktywne, czy przejrzeć właśnie grafikę interaktywną w Geniali. Ja wam spróbuję pokazać, która to grafika. Okay. Dobra. No, tak to wygląda. Co prawda weszłam teraz w tryb edycji, ale możemy sobie tutaj raz przejść. Tak, i możemy wtedy, no, co prawda na tablecie czy smartfonie, ale możemy dawać linki do zewnętrznych aplikacji i dodatkowo wzbogacać sobie naszą mapę. Dobrze, jak taki link zewnętrzny dodać?
To my spróbujemy to sobie zrobić na przykładzie Japonii. Potrzebujemy do tego warstwy i będąc zalogowanym mamy opcję edycji warstw. Tworzymy własne warstwy użytkownika. Ja już mam dwie warstwy stworzone, dodam sobie kolejną. Czyli klikamy dodaj warstwę. Pozostawiam domyślnie włączone. To znaczy, że po uruchomieniu mapy automatycznie będzie mi się pojawiać ten mój zasób interaktywny na mapie. Nadam tytuł mojej warstwy, ponieważ to ma być film. No to może być własny film. Dodaj. Są własne filmy. Klikam sobie w plusik i będę dodawać zasób interaktywny. Jak widzicie, w tej chwili mam widok mapy, ale to jest widok w trybie edycji. Czyli ja teraz wybieram sobie miejsce, gdzie na mapie ma się znaleźć mój punkt interaktywny i mam takie możliwości. Mogę dodać sam tekst, mogę dodać grafikę z tekstem, wideo albo dźwięk. Ponieważ chcę dodać film, wybieram wideo plus tekst, klikam dodaj. I teraz idziemy od góry po kolei. Wybieram sobie ikonkę film. Typ linku będzie YouTube. Ja już tutaj przygotowałam sobie wcześniej znaleziony film Japonia, czyli Japonia, kraj kwitnącej wiśni. Kopiuję link. Ok, wklejamy sobie tytuł. Tak, można tutaj wstawić informacje dotyczące Japonii, tego co jest na filmie. Będzie to taka dodatkowa notatka dla ucznia. Okay. Chwilkę czekamy, musi nam to się załadować wszystko na mapę. O, pojawił się znaczek. Ja wyjdę z trybu edycji. I ten znaczek jakby został dodany do pozostałych warstw interaktywnych. Tyle tylko, że jest mój własny. Więc jeżeli ja teraz kliknę sobie w ten link, to mam możliwość obejrzenia go bezpośrednio z mapy. Też oczywiście muzyczki nie słyszycie, ale widać ładnie obraz. Tu akurat są najważniejsze jakieś elementy krajobrazu i zabytki kultury Japonii. Czyli samo dodawanie zasobów interaktywnych jest dosyć łatwe. Te zasoby są zapamiętywane na koncie. Czyli bez względu na to, na jakim komputerze się zalogujemy, jeżeli będziemy korzystać z map na własnym koncie, to będziemy tam mieli dostęp do stworzonych wcześniej zasobów interaktywnych. Czyli możemy sobie spokojnie stworzyć te zasoby w domu, a później w szkole zalogować się na swoje konto na komputerze i będziemy mieli te zasoby wszystkie dostępne. Dobrze, to teraz spróbujmy przejść do kolejnej mapy Azji. Mamy podział polityczny. I teraz zobaczcie, na każdej z tych map, bo już byliśmy na mapie krajobrazowej, byliśmy na mapie ukształtowania powierzchni, na każdej z nich są te zasoby interaktywne, oprócz oczywiście treści z takiej stricte atlasowej, tak? I na każdej z tych map te zasoby interaktywne są inne. Czyli inne znajdziemy na mapie krajobrazowej, inne znajdziemy na mapie ukształtowania terenu. One się nie powielają, nie powtarzają. Czyli tak jak tutaj mamy podział polityczny, z podziałem politycznym związana jest ludność i rozmieszczenie tej ludności, więc możemy na przykład podejrzeć, jak mieszkają sobie Mongołowie. Możemy na przykład zobaczyć, jak wygląda Nowosybirsk w Rosji,
Czy na przykład obejrzeć film na temat pałacu, świątyni hinduistycznej w Kambodży? Te wszystkie dodatkowe zasoby pozwalają nam na prowadzenie lekcji i dodawanie tych zasobów multimedialnych, wykorzystanie tych zasobów multimedialnych bezpośrednio z mapy. Uważam, że to jest bardzo ważne dla geografa, bo jakby od razu pokazuje i uczniowi i łączy to z miejscem, konkretnym miejscem na mapie, pozwala łatwiej lokalizować rzeczy w przestrzeni geograficznej. Jeżeli jesteśmy przy mapie politycznej, to spróbujemy sobie właśnie pokazać, jak ta legenda wygląda. Jak widzicie, mamy dużo treści w legendzie, także nie wszystkie są widoczne od razu, trzeba tą legendę przesunąć. Jeżeli teraz będę chciała na przykład zdjąć warstwy interaktywne, pozostanę z samą mapą. Mam podział polityczny, ale będę chciała, żeby to była taka mapa ćwiczeniowa. Czyli zostawię. Dobra. Tu mamy czystą mapę, wyłączone wszystko. Chcę obszary państw, nazwy tych państw, stolice. Ważniejsze miasta. Zobaczymy, czy nam to ładnie odświeży. Obszary. No, już się powolutku coś pojawia. Nazwy. Czyli w zależności od tego, co wyświetlam, to też zobaczcie, że legenda wygląda zupełnie inaczej. W tej chwili w legendzie mam tylko granice państw, linie zmiany daty i rzeczy związane z rzekami. Okay, granice sobie zaznaczymy i od razu w legendzie pojawia mi się znak kartograficzny dotyczący granic państw. Jeżeli teraz jeszcze włączę granice kontynentów, to też rzeczywiście mi się ona tutaj pojawi. Taką mapę, gdzie mogę włączać i wyłączać warstwy, tak jak mówiłam wcześniej, mogę stosować jako mapę ćwiczeniową. Czyli ja sobie teraz zwinę legendę do takiego paseczka, który mi tu nie będzie przeszkadzał. Przesunę ją trochę niżej. Podobnie mini mapę mogę zupełnie wyłączyć. Warstwy już, no jeszcze trochę na warstwach popracujemy. Dobra. Przybliżmy sobie mapę w rejon tutaj okolic Turcji, Iranu, Kazachstanu. I na przykład chcemy, żeby uczniowie zapamiętali państwa, które leżą w basenie Morza Kaspijskiego, tak? Więc mogę wyłączyć nazwy państw. I teoretycznie powinny mi zniknąć. A tu są jeszcze jakieś. Dobra. Dwa razy się nazwy państw pojawiły. Dobra. No i teraz mam czystą mapę, taką ćwiczeniową, na której możemy sobie trenować zapamiętywanie nazw. Jeżeli będę pracować cały czas z warstwą, jako uczeń, powiedzmy, no to mogę sobie włączać i wyłączać te nazwy i starać się zapamiętać jak najwięcej w krótkim czasie. Podobnie nauczyciel, tak? Możemy wyświetlić nazwę na jakiś krótki czas na naszej mapie, zdjąć te nazwy i spróbować określić położenie wskazanych państw. Podobnie jeśli chodzi o krainy geograficzne, rozmieszczenie rzek czy pasm górskich. Też dzięki warstwom możemy sobie sterować tą naszą mapą i dopasowywać ją do własnych potrzeb. Okay.
Patrzę, co tu jeszcze chciałam Wam ważnego powiedzieć. A, no właśnie. Dobrze, wyłączę warstwę, wyłączę legendę. Mam tutaj taką ikonkę z birecikiem. Jeśli ją sobie kliknę, to się pojawiają polecenia. Polecenia to są zadania do danej konkretnej mapy, przygotowane przez konsultantów, metodyków Meridiana. I teraz ja jako nauczyciel mogę poprosić ucznia, żeby po prostu odpowiedzieli na te pytania. Tych pytań jest sporo. Nie muszę chcieć wszystkich, więc klikam sobie tutaj w te trybiki. One zawsze oznaczają nam edycję i mogę wybrać, tak? Patrzę, zadanie pierwsze. Podaj nazwę państw i stolic, które powstały z rozpadzie Związku Radzieckiego. Bardzo fajne pytanie, mogę zostawić, tak? Ale na przykład zadanie drugie w tym momencie nie będzie mi potrzebne. Tak? Czy ja mogę sobie odznaczyć przykładowe zadania? I wtedy nie będą one widoczne na mojej liście. Tym samym nie będą widoczne na liście ucznia, który tę mapę będzie przeglądał. Więc mogę sterować ilością zadań. Domyślnych zadań nie mogę usunąć ani wyedytować. Natomiast mam możliwość dodawania własnych pytań. I tu takie przykładowe, dodatkowe pytanie już stworzyłam dla Was. Wymień nazwę wysp wschodzących w skład Japonii. No to przenosimy się w obszar naszej Japonii. Włączmy sobie wyspy, półwyspy, przylądki. W tym momencie zbliżymy trochę tą Japonię. Tak, i w tym momencie nasz uczeń nie ma zbędnej treści, widzi tylko zarys wysp państwa japońskiego i ma nazwy wysp, które wchodzą w skład archipelagu japońskiego. Jak takie dodatkowe pytania dodawać? Też jest to całkiem proste. Klikamy sobie w trybiki, klikamy plusik. Domyślnie włączone, jeżeli ma się od razu pojawiać. Dajemy tytuł pytania. Nie chce mi się wymyślać polecenia. Zrobiłam zadanie, pytanie testowe. Zapisz. I ono się nam pojawia tutaj na dole. Dobra. A w poleceniach mamy i nazwę pytania, i opis. Czyli w tym wypadku jest testowe pytanie testowe. Więc możemy tutaj korzystać z tych pytań, które są proponowane przez Meridiana, a możemy dodawać własne. Często mogą to być pytania, które pojawiają się w zeszytach ćwiczeń, w podręczniku. Jak gdyby mamy dodatkową możliwość wykorzystania tych pytań bezpośrednio z mapą, co uważam akurat jest bardzo ciekawą propozycją. Okay. O, możemy, ponieważ tak, mapy, jak każda mapa geograficzna, posiada siatkę kartograficzną. Nasi uczniowie mogą również odczytywać współrzędne geograficzne. I na przykład zadanie, pytanie może polegać na
wskazaniu miasta, które leży na tam odpowiedniej szerokości geograficznej i poruszając się kursorem po mapie, uczeń odszukuje miejsce, o które nam chodzi. Mapy możemy przeglądać, ja sobie tutaj trochę wrócę. Mapy możemy przeglądać w wersji online'owej, ale jeżeli właśnie mamy przeglądarkę Chrome albo Opera, możemy te mapy pobrać jakby do pamięci, tak? I skorzystać z nich w wersji offline. Wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, w szkole trochę szwankuje internet, tak? I nie zawsze to pobieranie map, które jednak troszkę ważą, byłoby szybkie i takie sprawne. Więc możemy sobie wtedy pobrać te mapy do wersji offline. Jeżeli sobie wybierzemy mapę, momencik, spróbujemy taką, o, której jeszcze nie mam pobranej. Jeżeli sobie wybierzemy mapę, to zawsze będziemy mieli krótki opis, co ta mapa przedstawia, jakie treści na tej mapie się znajdują, jakie tagi są z nią związane. I teraz, jeżeli klikam otwórz, to on będzie mi otwierał mapę online z wykorzystaniem internetu w czasie rzeczywistym. Natomiast właśnie w Chrome i w Operze mam możliwość pobrania do trybu offline. Wtedy sobie tutaj klikam ten przycisk, chwilkę to trwa, on mi pobierze mapę. No, może nawet się uda pokazać, jak to wygląda. I takie pobranie do trybu offline powoduje, że w przyszłości, nawet jeśli nie mam połączenia z internetem lub jest z nim problem, mogę tę mapę wywołać bez konieczności połączenia. Jak widzicie, klikam sobie tutaj w te trzy kreseczki i przechodzę do trybu offline. Ja już wcześniej w ten tryb offline też miałam pobranych troszkę map. Coś tutaj się. Okej. Mam pobrane przykładowe mapy. O, tu jest ta mapa, którą sobie pobraliśmy przed chwilą. Jeszcze nie do końca się chyba wczytała. W każdym razie po wczytaniu mapy klikamy sobie tutaj kropeczki, klikamy otwórz. I mapa się już nam będzie ładować z pamięci. Ja wrócę, bo chciałam wam pokazać trochę inną mapę. Skarby polskiej przyrody. Mapa jest załadowana. Jak widzicie, ma dosyć dużo treści. Nałożone są na siebie warstwy związane z ochroną przyrody, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty. Tutaj chciałam wam zwrócić uwagę na to, że właśnie wyłączając niektóre warstwy, możemy uzyskać okay.
Możemy uzyskać mapę parków narodowych i ich rozmieszczenie na mapie Polski. I tak samo jak to robiliśmy przy mapie politycznej Azji, jeżeli teraz wyłączę nazwy parków narodowych, to mam gotową mapę do tego, żeby popracować z uczniami i poćwiczyć z nimi rozmieszczenie parków narodowych na terenie Polski. Tutaj też możemy popracować troszkę z takim tematem związanym z regionalizmem, tak? Mój region, moja mała ojczyzna jest taki dział w klasie siódmej w szkole podstawowej. Okay, włączymy sobie wszystkie warstwy. I teraz możemy ustawić mapę w ten sposób, aby pokazywała region, w którym znajduje się nasza szkoła, ponieważ ja pochodzę z Łodzi, więc ten rejon sobie tutaj wybrałam. I znów mam najciekawsze elementy związane z ochroną przyrody w moim województwie, ale ponieważ najbliższym mnie jest Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, więc znów, tak jak pokazywałam Wam wcześniej, na tę mapę nałożyłam sobie punkt interaktywny dotyczący Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Tekst, który tutaj widzicie poniżej, to jest tekst ze strony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich dotyczących jego położenia i film znaleziony w internecie. I tu celowo Wam pokazuję, bo niektóre filmy mają możliwość obejrzenia tylko w przeglądarce internetowej w YouTubie, więc nie zobaczymy go bezpośrednio w mapie, ale tutaj działa nam link do YouTuba, więc może otwiera nam się film w nowym oknie i możemy spokojnie korzystać z tego zasobu. Podobnie możemy dodawać zdjęcia. Też bardzo fajnym ćwiczeniem tutaj mogłoby być, nie wiem, wybranie się z uczniami w teren, gdzieś na wycieczkę w okolice własnego miejsca zamieszkania, zrobienie zdjęć tych miejsc i umieszczanie ich później na takiej mapie jako punkt interaktywny z pracą uczniów, ze zdjęciami uczniów. Myślę, że też bardzo fajnie by to wyglądało i jako element, nie wiem, projektu edukacyjnego mogłoby zadziałać. Okej. Przejdźmy sobie do... Bo nie, jeszcze możemy zostać tutaj przy mapie. Pokazywałam Wam, że dodawałam kod QR. Spróbuję Wam pokazać, jak w łatwy sposób taki kod QR można dodać. Wybierzmy sobie jakieś miejsce. No niech to będzie Mazurski Park Krajobrazowy. Spróbujemy w tym miejscu dodać punkt interaktywny. Kod QR jest grafiką, więc wybiorę grafika i tekst. No i teraz muszę najpierw tą grafikę pozyskać. Ja będę chciała dodać kod QR do treści interaktywnej z Geniali. No, powiedzmy, niech to będzie warstwowa budowa lasu. Tak? Kiedyś zrobiłam tutaj taki zasób i chcę sobie do niego przekierować moich uczniów. Kopiuję link. No i potrzebuję kodu QR. Ja lubię korzystać z generatora kodów QR online. Wklejam link. Generuję kod. Pobieram jako JPEG. Okay.
To będzie obraz. Dodaję grafikę. Z dzisiaj otwórz, zapisz. Tytuł warstwy lasu. Pojawił mi się punkt interaktywny. Po kliknięciu, bo jestem w trybie edycji, wychodzę z trybu edycji. Po kliknięciu w niego pojawia mi się kod QR, który można zeskanować. No ja pobrałam w dużej rozdzielczości, mój błąd. Mogłam pobrać w mniejszej, tak wtedy ta ikonka, ten obrazek byłby mniejszy. Taki kod sobie skanujemy. Jeszcze możemy zrobić pełny ekran. I wtedy będzie widoczny na pełnym ekranie. Możemy sobie kod zeskanować i przejść do ćwiczenia albo do grafiki interaktywnej. Dobra. Kolejna mapa, którą chciałam Wam pokazać. I tutaj chciałam Wam pokazać przy tej mapie opcję drukowania, dlatego że możemy mapy Meridiana również drukować dla naszych uczniów na potrzeby lekcji. No ale wiadomo, że tych treści na mapie jest bardzo dużo. Mapy są kolorowe, więc też warto by powyłączać te warstwy, które są nam niepotrzebne. My w tej chwili jesteśmy na mapie województw. Ja spróbuję tak ustawić tą mapę, żeby była optymalna do wydruku jako mapa konturowa do nauki rozmieszczenia województw w Polsce. Dobrze. Powiaty, gminy są mi teraz niepotrzebne. OK. Zobaczcie, zyskałam już mapę, gdzie mam tylko stolice województw. Na razie mam jeszcze nazwy województw. Jeżeli chcę, żeby to była dla mnie mapa konturowa, to też wyłączę nazwy województw. Mogę wyłączyć stolice, ewentualnie ich nazwy. OK. I zyskuję taką mapkę konturową. Mam tutaj jeszcze nazwy państw. Jeżeli miałaby być to mapa też do tego, żeby wykorzystać do nauki położenia sąsiadów Polski, no to nazwy państw sobie wyłączę. OK. I tutaj pod tymi trzema kreseczkami mam opcję drukowania. Domyślnie drukuje mi w formacie A4. Mam jeszcze możliwość drukowania na formacie A3, ale A4 zostawiamy. Decyduję, czy na mapie ma być tytuł, skala i legenda. W zasadzie tak, no bo co to za mapa bez skali, bez legendy i bez tytułu. Więc ja to najczęściej zostawiam. Jest to teraz ten moment, kiedy ja mogę albo wydrukować całą mapkę, albo wybrać sobie fragment, który mnie interesuje. No w tym wypadku lepiej będzie, jeżeli wybiorę całą mapę. Klikam drukuj. No i może to iść oczywiście na drukarkę bezpośrednio wydruku. Skala mapy będzie ustawiona taka, jaki wybiorę obszar. Natomiast ja drukuję bardzo często do PDF-a. Tak? Czyli w tej chwili, kiedy prowadzimy edukację zdalną, bardzo często fragmenty map albo tak jak tutaj całe mapy dostosowane treścią do tego, co potrzebuję,
zapisuję jako PDF i udostępniam uczniom w zadaniach w Teams, bo pracujemy sobie na Teamsach. Czyli mogę zapisać jako PDF. Podział administracyjny Polski, zapiszemy w pobranych. Ok, i jeżeli teraz wejdę w pobrane rzeczy, to mam podział administracyjny w formie PDF-a. I z taką mapką już mogę tutaj z uczniami dodatkowo jakieś rzeczy robić. I korzystać. A wyjdziemy z opcji druku. Podobnie, tak jak pokazywałam, możemy drukować fragmenty map. W tym momencie na przykład przydałyby mi się granice powiatów i gmin. I na przykład zbliżymy sobie mapę tak, żeby pokazać moje województwo. Żeby mapa była czytelniejsza w tym momencie, to jeszcze możemy włączyć podział na województwa. Pokażą mi się za moment kolory. I siedziby gmin, siedziby powiatów, stolice województw. Ok, pięknie nam się tu mapa wczytała. Jeżeli jeszcze trochę powiększę, to mogę dokładnie opowiedzieć swoim uczniom i prześledzić podział administracyjny własnego województwa z podziałem na powiaty, na gminy, mówiąc dokładnie o miejscach, czy o miastach, które są tak stolicami powiatów czy gmin. Akurat moja szkoła znajduje się na granicy dwóch powiatów, należymy jeszcze do powiatu łódzkiego, ale tuż obok, właściwie parę ulic za nami, jest powiat łódzki wschodni, więc część uczniów mieszka w powiecie łódzkim wschodnim. Wyraźnie można sobie tutaj zobaczyć, jak przebiega granica. Więc tak samo będzie z waszymi województwami, z waszymi szkołami. Można dokładnie prześledzić, które miasta są stolicami powiatów, są stolicami gmin i bardzo ciekawy, fajny sposób przeprowadzić lekcję dotyczącą podziału administracyjnego. Na sam koniec chciałam wam jeszcze powiedzieć o tym, że oczywiście mapy stricte geograficzne, jeżeli sobie je przejrzymy, to dotyczą przeróżnych treści, od geologii po surowce mineralne i rolnictwo. Natomiast bardzo fajnie można wykorzystać mapy z innych przedmiotów. Mówiliśmy o podziale administracyjnym. Można na przykład wykorzystać mapy historyczne, pokazujące zarys dawnych granic Polski. I na przykład, kiedy mówimy o tym, że na Litwie, na Białorusi mamy duże skupisko polonii, no to w tym momencie możemy jakby odwołać się do tych map historycznych i pokazać, jak kiedyś wyglądały te granice naszego kraju i czemu akurat tam pod Wilnem ta polonia jest w takiej większej ilości. Podobnie jeśli chodzi o biologię, jest tutaj taka przesympatyczna mapa zwierzęta Polski. Ja w tej chwili otwieram ją w wersji online'owej, zobaczymy jak szybko się nam załaduje.
Okay. Mamy mapę, na której zaznaczone są typowe gatunki dla naszego kraju, obszary leśne, ale też oddzielone gatunki chronione. Razem z podpisami tych gatunków spróbujemy trochę zbliżyć. Tak, czyli mamy rozmieszczenie razem z nazwami gatunków. Są też interaktywne punkty z dźwiękami, możemy odsłuchać dźwięki niektórych zwierząt. A więc w momencie, kiedy mówimy o środowisku przyrodniczym jakiegoś regionu Polski, czy krainy geograficznej, czy pasa rzeźby, no to możemy też się odwołać do tych map i poopowiadać troszkę o świecie zwierząt, który tam występuje. Także możemy korzystać przekrojowo z map Meridiana, tak? Możemy nie tylko z map stricte geograficznych, ale możemy też zaglądać do treści map z innych przedmiotów z powodzeniem. Tyle jeśli chodzi o samą obsługę Meridiana. I starałam się pokazać Wam różnorodne mapy. Skupiając się bardziej na tych interaktywnych elementach niż na samej treści mapy, która w zasadzie jest taka sama jak nie w podręczniku, tylko w atlasie. Natomiast ma to doskonałe funkcje pracy na warstwach i dopasowywania sobie map do własnych potrzeb. Ja do Was wracam. A ja dołączam, to słuchajcie. A Ty dołączasz. Tak, a ja dołączam, więc słuchajcie, mapy przede wszystkim możecie jeszcze przetestować przez 3 tygodnie, korzystając z linku Nauka Zdalna, znaczy z kodu Nauka Zdalna możecie założyć sobie takie testowe, bezpłatne konto. Natomiast taki pakiet informacji w sumie dotyczących map Meridiana. Jeżeli jesteście zainteresowani i planujecie zakup monitora, to kupując monitor MyBoard, warto wiedzieć, że dostajecie wtedy licencję takich map Meridiana na cały rok. Ja od razu podsyłam linki do sklepu, zarówno tu i na Facebooku, gdzie można takie licencje sobie przejrzeć. I wtedy także jakby czy przy zakupie monitora, czy chociażby indywidualnie też można na sklepie Mentora sobie takie mapy zakupić. One też są wbudowane przy tych nowszych monitorach, przy nowszych MyBoardach. Jest taka aplikacja dostępna, ona nazywa się MyBoard Plus. Bezpośrednio z tej aplikacji właśnie te mapy Meridiana, jak i inne programy, które partnerskie tak naprawdę MyBoarda można bezpośrednio uruchamiać. Pytania do Ani teraz, bo wiem, Lidka, pytałaś wcześniej, tak, ja sobie w jaki sposób pozyskać pasek na dole, bo poza tym, po zalogowaniu na platformę, Lidka nie wie, jak przybliżać te warstwy i ma ich mniej. Nie wiem, czy pamiętasz. Spasek na dole, bo samo przybliżanie możemy myszką sobie scrollować i wtedy przybliżymy mapę. Albo mamy po lewej stronie taki suwaczek. I tym suwaczkiem zbliżamy. Natomiast warstwy, jeśli włączone są wszystkie, no to powinny się pojawić wszystkie. Może to jest kwestia ekranu, nie wiem, przeglądarki. Czyli ja na przykład używam na Chromie, jeżeli chodzi tak, o... Tak, bo najlepiej właśnie na Chromie. One bardzo dobrze chodzą na Chromie. Tak, Magdalena, te mapy, które przedstawiliśmy, Meridian, można założyć konto i za pomocą kodu nauka, już sobie podejrzę, bo ja tu pisałem wcześniej, nauka w domu, taki kod się promocyjny podaje, to do końca roku szkolnego, z tego co pamiętam, one były. Chyba do końca czerwca, tak? No pewnie tak, tak więc... Tu możemy jeszcze dopytać ewentualnie i dam Wam odpowiedź między innymi na przykład
No Mam. tak. No, Dobra. dobra, to tak, to tutaj pytanie. Ja zaraz zobaczę i zapytam się. Dopytam się, tak? I może nawet wam odpowiedź. Słuchajcie, jak to jest, bo na samych grafikach, ja jeszcze szybciutko sobie zerknę na Meridiana. Na samych grafikach jest po prostu końca roku szkolnego. Ale tak, rzeczywiście, w sumie rację, że rok Tak, szkolny. można by przetestować jeszcze. Tak. To nie to, że ja się do was zbliżam, tylko rzeczywiście Doczytujesz. tak, doczytuję. No, trzeba było wejść na stronę rzeczywiście tu na ten, tak więc nie wnikaliśmy tak naprawdę, dlatego że my w sumie za nią używamy tych map. Tak, my używamy tych map już od jakiegoś czasu, tak? A ja w ogóle mając Myboarda mam licencję troszeczkę dłużej darmową. Dlatego nie, nawet się niespecjalnie tym przejąłem. Ale tak, Małgorzata, ja to pytam i wrzucimy też takie info, notabene, może pod nagraniem nawet, które pojawi się na YouTubie, na kanale Mentor Systemy Audiowizualne. Tak więc, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, a ja standardowo, słuchajcie, wklejam taki link, pod którym kryje się certyfikat. Czy licencję wykupuje szkoła, czy kupuje się osobiście? To już tak naprawdę, słuchajcie, zależy od was, bo może kupić szkoła taką licencję, ale możesz sobie też kupić. Są różne typy licencji i też to są licencje na przykład dla nauczycieli, ale są również licencje dla uczniów. Ile kosztują licencje? Na stronie Meridiana chyba jest informacja o cenie licencji, nie? Ja już Albo tutaj podrzucam na link do mentorze. naszego sklepu, Tak, bo tam też gdzie. mentor przecież ma. Tak, oczywiście. Dobre ceny, jak najbardziej. Słuchaj, taka licencja na rok Meridiana nauczycielska kosztuje 72,45. Więc to naprawdę są jakby niedrogie pieniążki w stosunku do na przykład aplikacji, które tak jak chociażby Geniali, tak, które kosztują, mają subskrypcje miesięczne. No tak, tu jest roczna. Tu jest roczna. To jak mamy licencję dla szkoły, to automatycznie też uczniowie mają dostęp do tych map w wersji zdalnej. Tak, ale słuchajcie, ja jeszcze wam powiem, bo jeżeli taką licencję dla nauczyciela, znaczy licencja szkolna to jest troszeczkę inaczej, bo licencja szkolna to jest 500 zł niecałe na jeden rok, a 1100 zł na 3 lata. Natomiast jeżeli i tu kupuje szkołę, tak? Natomiast jeżeli decydujecie się na przykład na licencję nauczycielską, czyli tak, żeby korzystać u siebie w pracowni, to słuchajcie, analogicznie 2 lata kosztują 130 zł, a 3 lata 166 zł, więc są to jak najbardziej kwoty do przyjęcia. Moim zdaniem, szczególnie patrząc na różnego rodzaju typy aplikacji, licencje, prawda? To już Natomiast nie warto mówiąc jeszcze o. skorzystać. No. Bo też chciałam powiedzieć, że jak kupujemy Atlas, tak? Bo korzystamy przecież jako geografii z Atlasu, no to Atlas kupujemy, który po jakimś czasie się dezaktywuje. Dezaktualizuje, przepraszam, dezaktualizuje. Więc tutaj Magdalena. mamy na bieżąco nowe dane, nie? Ja pamiętam, jak kupowałem mapy, to lata temu, z 10 lat temu, kupowałem sobie mapę do pracowni geograficzną, notabene, tak, to akurat w Wielkiej Brytanii, i to pamiętam, że kosztowała niemałe pieniążki, tak naprawdę, taka mapa, aż byłem zdziwiony. Natomiast licencję wykupujemy na konkretną osobę, a dokładnie na konkretny adres e-mail. I logowanie. Jeżeli się umówicie na przykład, że zrzucacie się na tą licencję, będziecie korzystać sobie we wspólnej pracowni, to ja sądzę, że tutaj nikt jakby was nie będzie, żadna policja was ścigać nie będzie, prawda? Jak najbardziej wiadomo, że portfel, szczególnie nauczyciela, gdzie finansujemy sobie sami, a jednak finansujemy sobie sporo rzeczy sami, to najzasobniejszych nie należy. Natomiast warto sobie wypróbować i naprawdę ja osobiście polecam. Nie jestem co prawda geografem, ale nawet na języku angielskim używam. Także osobom, które są zainteresowane perspektywą, jeżeli chodzi o historię, to mieliśmy też webinar z Darkiem, który pokazywał historię. Tak, Marzena, można w certyfikacie sobie wpisać nazwisko, można w ogóle pobrać ten certyfikat, wpisać sobie nazwisko i wydrukować, można też wpisać imię, nazwisko i wydrukować też jest. Gdzie certyfikat jest? No już daję. Już jest.
Certyfikat jest oczywiście pod linkiem, tak? Czekajcie, bo nie miałem w schowku ten. O. A gdzie jest imię i nazwisko? Imię i nazwisko w certyfikacie jest tam, gdzie było napisane imię i nazwisko. Ja zaraz zerknę, bo nie zaglądałem certyfikatu za ten webinar, bo mamy taką standardową formatkę. Ale jak wpisać? Jak wpisać? No jak nie? No wpisać to jest PowerPoint, to wpisuję normalnie. Jest, zaświadczam, że pan, pani imię, nazwisko i tam, gdzie jest imię, nazwisko, trzeba to imię, nazwisko, słuchajcie, zmazać i tam wpisać certyfikat. Tak więc, jeżeli macie jakieś pytania, słuchajcie, to pamiętajcie, że my jesteśmy za nią dostępni na... A tam jest już pole tekstowe tak naprawdę, no ale można też sobie dostawić, to już jak kto woli. Tak więc słuchajcie, wracając do tego, my jesteśmy za nią dostępni, możecie znaleźć nas na grupie Zainspirowani, do której jeżeli jeszcze z nami nie jesteście, to serdecznie zapraszam. Tam też mamy czasami fajne konkursy i sądzę, że będzie taki konkurs... Przy okazji, że tak powiem, Meridian się dowie, że w wakacje będzie taki konkurs wakacyjny z mapami i tak dalej. Będzie do wygrania roczna licencja. Ja już tam zadbam o to, żeby była do wygrania w takim konkursie wakacyjnym, bo szczególnie w wakacje będziemy starali się troszeczkę podejść bardziej relaksacyjnie i to i może tak też niekoniecznie już myśleć o szkole, ale wykorzystać niektóre narzędzia, których używamy w szkole do własnych celów. Prawda? Bo też tak jest, że niektóre apki wykorzystujemy do celów własnych. Ja już tak zapowiadając troszeczkę te wakacje, o których wszyscy myślimy, słuchajcie, zaproszę was za 2 tygodnie, jest taki fajny webinar, też troszeczkę związany z geografią. Nagrywaj i pokazuj, czyli jak inspirować do nauki. Będzie z nami Sabina Piłat, która jest zapaloną podróżniczką. Ona jeździ po świecie, nagrywa filmiki, a później, co jest fajne, wykorzystuje te filmiki na swoich lekcjach. Prowadzi także taki kanał na YouTubie Nauka w plecaku, gdzie właśnie pokazuje różnego rodzaju smaczki. I to też jest takie fajne, że przepływając swoją pasję i nasze osobiste zainteresowanie, jesteśmy w stanie wzbogacić tą naszą edukację, również takimi mapami. Ale strasznie dużo gadam, ale jeszcze jedną powiedzieć i już Ania jeszcze tobie oddam głos. Słuchajcie, bo taka ciekawostka, ma ktoś iPhone'a? To przyznawać, albo się nie przyznawać, słuchajcie, bo taka ciekawostka, jest taka aplikacja, która nazywa się Pocket Earth Pro. Ja wrzucę wam linka do niej. Tylko, że zapisuję. A ja wrzucam linka, tylko to jest aplikacja, słuchajcie, na iPhone'a i co ciekawe, aplikacja ta jest wyjątkowo dostępna teraz za darmo. Jeszcze przez chyba kilka godzin, mam nadzieję tak naprawdę, będzie ona dostępna i warto, Pocket F Pro się nazywa i warto, słuchajcie, sobie tą aplikację przetestować, gdyż można tam pobrać mapę offline, szczególnie ważne to jest przy podróżowaniu, bo ci, którzy podróżują poza granicę Unii Europejskiej, wiedzą, jak bardzo bolesne potrafi być pobieranie danych. Tak więc warto sobie sprawdzić, a być może wykorzystać je nie tylko do celów osobistych. Normalnie płatna chwilowo jeszcze, przynajmniej dosłownie kilka godzin temu była za darmo. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to ostatnia minutka, bo będziemy się z wami powoli żegnać, ale tak jak mówię, jesteśmy na grupie, za chwilę też wejdę na grupę, będę wpuszczał, jeżeli ktoś postanowił do nas dołączyć. A jak nie, to bardzo wam za dzisiaj dziękujemy, zapraszamy. Jak burza się zaczęła, to mam, miejmy nadzieję, bez trąb powietrznych. Nie wiem, czy to profesjonalnie nazwałem. Ja chciałem tak, bez gradów trąb powietrznych i innych rzeczy, które ostatnio nas nawiedzają. A ja chciałem tak powiedzieć jako anglista na koniec, że słuchajcie, warto jednak tą geografię pielęgnować i uważać na lekcjach, bo Krzysztof Kolumb nie uważał na lekcji. I wiecie, jak to się skończyło, tak? Stąd pochodzą Indianie, a nie rdzenni Amerykanie, chociaż oni później powstali, tak naprawdę. Tak więc słuchajcie, życzymy również dobrego, długiego weekendu. Mam nadzieję, że gdzieś wyjeżdżacie. Nie wiem, Ania, wybiera się gdzieś? Do Ogródka. Do Ogródka, widzisz. A ja chciałem się pochwalić, w czwartek zwiedzam, jadę do Pacanowa. Tak więc...
O, Mac już sprawdzał, jak kują. Dajdzie w góry. Tak, będę sprawdzał, czy ten koza spacanowa chodzi pod kuta w tym sezonie. W jakiś najnowszy Fashion from Russian albo coś no, to zrób bo zdjęcie i później wrzuć na mapę Meridiana i będzie. Tak dobry. Będzie. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli pobrać certyfikat. Nagranie będzie dostępne no, w sumie za kilka godzin tak naprawdę na YouTubie. Mentor Systemy Audiowizualne. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję również.